Zorganizowano warsztaty fotograficzne dla beneficjentów ze środowiskowego domu samopomocy w Kutnie, którym towarzyszyli członkowie Stowarzyszenia Przystań. Jesteśmy jak gdyby zarazem opiekunami na tym szkoleniu, a w sumie razem tworzymy grupę, która będzie grupą w przyszłości, mam nadzieję, takiego mini reportera, która będzie utrwalała w kadrze wszystkie wydarzenia, na jakich się znajdziemy, będziemy towarzyszyć. A docelowo jest to pogłębienie ich umiejętności. Myślę, że z tego każde z osobna będzie umiało kiedyś skorzystać dla własnych celów, dla uwiecznienia własnych chwil. Warsztaty polegały m.in. na nauce obsługi aparatów fotograficznych, obróbki zdjęć w odpowiednich programach czy poznaniu zasad kadrowania. Efektem warsztatów będą materiały, które powędrują w świat. Będzie to most, dzięki któremu na co dzień cisi i zamknięci w sobie pójdą ze swoim przekazem w świat, w społeczeństwo, którego tak często się boją. Te warsztaty są szczególnie dla tych osób niepełnosprawnych, bardzo ważne, dlatego że my sobie nie zdajemy często sprawy, jako ludzie zwykli, nie mamy nawet czasu się nad tym zastanowić, jakie oni mają problemy. Są to ludzie często po przejściach, są to ludzie po załamaniach, są to ludzie obciążeni jakimiś chorobami, które skutkują powstaniem pewnych barier, które nie pozwalają im, ograniczają kontakty ze społeczeństwem, mają mnóstwo stresu, lęku, ciągle się czegoś boją. I wydaje mi się, że taka grupa mała właśnie wspólnie będzie potrafiła się wesprzeć, tak? Oni dotrą tam, gdzie nigdy nie dotarli, bo nie mogli, bo się bali. Prócz praktycznej nauki, warsztaty dla grupy dają coś znacznie więcej, bo są formą terapii, uczą współpracy, odpowiedniej komunikacji i pobudzają kreatywność. Praca poświęcona ich na tych warsztatach, myślę, że pozwoli same pozytywne rzeczy wysyłać w świat. Pozytywny przekaz w świat. I korzystając z okazji, chciałam bardzo podziękować jeszcze raz pani Marioli Grodnickiej i pani Ani z Opusu, która zawsze nas bardzo duchowo wspiera. No i oczywiście realizacja i napisanie programu to Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych w Kutnie Przystań. Środki na warsztaty pozyskano m.in. ze środków Grant na Lepszy Start Samorządu Województwa Łódzkiego, miasta Kutno. Materiały uczestników warsztatów będzie można wkrótce oglądać na tworzonej właśnie stronie internetowej Stowarzyszenia.